Maciej, a to jest mój wędkarski świat. Dzisiaj wprawa na feder. Łowisko to Wyszków Śląski. Jest to takie łowisko, które jest specjalne, na którym trzeba mieć kartę i dodatkowo trzeba wykupić zezwolenie. Tutaj według pana, który sprzedawał mi to zezwolenie, jest tutaj sporo tego karpia i tak dalej, że podobno cała ta kwota z tych składek właśnie jest przeznaczona na zakup ryby. Byłem tutaj 4 razy z nastawieniem na tego karpia. Próbowałem pelety i kukurydzy i tak dalej, i tak dalej. Słabo to wychodziło, karpia nie widziałem. Dlatego dzisiaj po prostu nastawiłem się na tą mniejszą rybę. I chcę tutaj się pobawić, tak? Zobaczyć, ile tutaj z tego łowiska można wyciągnąć. W sensie nałapać i wypuścić. Okej, nie będę dłużej zamulał. Zapraszam Was do materiału. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, ewentualnie jakiś komentarz z poradami lub może nawet pochwałą, jeżeli ktoś się skusi. Więc co, nie będę dłużej zamulał. Zapraszam Was do obejrzenia tej relacji. Na razie. Okej, na początek wędkowania. Miejsce mam niedalekie, tam pod tą wierzbą, więc sobie poślę tam kilka takich kuli, a resztę będę po prostu dręcał z kosiówka. Myślę, że 4 takie kule wystarczą. Wczoraj tam sypłem wieczorę troszkę kukurydzy. A tutaj dzisiaj będę używał i zanęty, i kukurydzy. Okej. Właśnie sobie wrzuciłem pierwszy koszyczek. Ogólnie rano już pierwsza przygoda, zapomniałem podbieraka. Tutaj wszystko miałem praktycznie rozłożone, zanętę zrobioną. No i co, musiałem wrócić do domu po ten podbierak. No bo co, bez podbieraka no nie da się, nigdy nie wiadomo co się przytrafi, nie? Ale szybko udało mi się obrócić, mam tutaj w sumie 10 minut na to łowisko. Także szybciutko obróciłem, już jestem z powrotem. Miejsce podnęcone, pod tamtą wierzbę rzuciłem sobie kilka kulek. O, i mam pierwsze branie już. Jest pierwsza rybka. Tego dzisiaj się nastawiam na tym. Jest kolejna rybka. Sprawdzę coś nieco większego. Będzie to dość taki przyjemny. Leszczyk. Także zanęta, której używam, to zwykła zanęta uniwersalna. Tak to wygląda. Nie wiem, czy dobrze widać. Dodatkowo do zanęty dorzuciłem, Wam pokażę, taki gotowy pelecik. Taki traperek zwykły, zapach orzech tygrysia. Taki drobny, 2 mm. No i całą tą zanętę
Też domoczyłem takim bosterkiem, też traperka, też orzechy tygrysie, żeby dzisiaj było na słodko. O, brakuje. Także dzisiaj na słodko. O, coś ładniejszego. Czyżby karpi się wkręcił? Ciekawe. Tego nie zmaścić, jakaś fajna rybka. Fajna rybka się zameldowała. A chyba większy leszczyk też. Przynajmniej większy jak na to łowisko. Jak mówię, byłem tu wcześniej. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jest kolejna rybka. A tutaj jakiś maluch. Może płoteczka, może byczek. Przy okazji robię też test nowego kołowrotka. Jest to Flagman Squadron Pro, wielkość 4000. Aluminiowa szpula, fajny nawój, w miarę przyjemna praca. Myślę, że będę zadowolony. Przynajmniej na razie wszystko na to wskazuje. Koszyczek nabijam w taki sposób, że mianowicie on tutaj na górze i na dole ma otwory, a ja nie chcę, żeby przez te otwory w momencie uderzenia w wodę wypadała ta zanęta. Chcę, żeby tutaj cały ten materiał docierał na dno. Więc dobijam go tak bardziej tutaj w tą środkową strefę, gdzie jest pełny. Kiedy będę miał pewność, że to co jest w koszyczku doleci na dno. A o to mi właśnie chodzi. Tam już tej szarańczy i tak jest dość sporo, bo widzę to po oczkach na wodzie. Więc więcej tej szarańczy tam nie potrzebuję. Może podejdzie tam coś większego. Chwilę po wrzuceniu i już jest reakcja, czyli jest tak, jak być powinno. Więc tutaj jak na razie wszystko działa. I nęcenie. Są rybki. A o to właśnie tutaj chodzi. O zabawę, o relaks. Widziałem już dwa haczyki, coś tam musi być na dnie.
Zobaczcie, jak będzie taki piękny wina. Chyba jakiś leszczyk znowu. W fazie holu. Jeszcze tego chyba na windę wezmę. Oj, co tu się zrobiło? To był jednak zły pomysł. Tak. Też coś mam, ale coś małego. Poteczka. O, nic nie ma. Nie ma nic. Nie ma. Widzicie te brania cały czas? Są właśnie takie podczerpywanie, podskubywanie. Gdzieś tam ta ryba próbuje, podciąga, puszcza. Dobrze, że te brania są oczywiście, ale mogłyby być bardziej zdecydowane. Zdecydowanie to tam się coś nieźle rzuciło. Ależ te ryby tam szarpią. Ja lubię oczywiście, jak biorą, ale takie brania potrafią doprowadzić do nerwicy. Trochę jak rewolwerowiec. Oczekiwali na strzał. Taka piosenka z westernu jeszcze by się przydała. Dwaj kowboje stają na płycie w siebie. Za 5:12. Sygnałem do strzału. Będzie tykanie zegara. Kolejna rybka. O Boże. To bardzo dziwna sprawa, bo chciałem zrobić selektywnie na coś większego. Założyłem sobie kukurydzę i dwa robaki. I jest odwrotny efekt. Mikrobyczek. Ciekawa sprawa, bo dokładałem do kukurydzy przed chwilą robaka lub dwa z zamiarem wyselekcjonowania tych ryb. A efekt był taki, jak widzieliście. Byczki były coraz mniejsze. Nie wiem w ogóle, jak one ten haczyk potrafiły zjeść. O, jest rybka kolejna. Fajne branko, konkretne branko przynajmniej było. Że ta rybka się po prostu pokusiła o zjedzenie, nie skubanie. Nie wiem, czy to nie będzie byczek? Nie, nie jest leszczyk. Ale walcz tutaj pod koniec, pięknie nam. Pięknie nawalczył. Kolejny. Mniejszy.
Robi się powoli ciepło, więc ściągnę sobie bluzę. Chociaż i tak dzisiaj jest znośnie. Zarzucam wędeczkę. Kasujemy luz. Czekamy na branie. Bardzo mały leszczyk. Tam kolejna rybka. Jakaś nieduża znowu. Baleszczyk. Taki malutki leszczyk. Szalony pan byk. Szarpał. Jakiś karp. Teraz może opowiem wam troszkę o sprzęcie, na który łapię. Wędeczka, na którą właśnie łowię, jest to wędka od Michela OWZ Feder o ciężarze wyrzutowym do 120 gram. Fajny sprzęcik. Tutaj przy zakupie dostajemy w komplecie oczywiście 3 szczytówki. Fajna sprawa jest taka, że te szczytówki są opisane, więc nie musimy się zastanawiać, która szczytówka ma jaką siłę ugięcia, tylko jest to wszystko tam właśnie napisane. Kołowrotek z kolei, którego używam do tej wędki, jest to kołowrotek Flagman Squadron Pro o wielkości 4000, kości szpuli. Dopiero go też tutaj zakupiłem. Jak na razie spisuje się dobrze. Nie mam co do niego żadnych uwag. Także no, mówię, jak na pierwszy dzień jestem z niego po prostu zadowolony. Zobaczymy, jak będzie dalej. Fotel, którego używam, to fotel marki Caperlan. Zakupiony w sklepie na D. Nie będę tutaj robił reklamy. Jest to bardzo wygodny. Nie mam może podłokietników. Ale ja myślę, że one nie są mi do niczego tak naprawdę potrzebne. W zestawie do tego fotela mamy tutaj właśnie stojak na wędkę. Ja akurat dzisiaj tego nie montowałem, ale tutaj dodatkowo jeszcze jest taki wysięgnik z podpórką. Także jest półeczka. Czego tutaj chcesz więcej? Do transportu bardzo fajnie się składa. Zresztą chyba jak większość siedzisk. Podbierak. Na długiej sztycy. Co tam więcej? Parę pierdół. Także tyle. Jest już prawie godzina 10. W międzyczasie zmieniłem jeszcze tutaj zestaw na metodę. Bo zerwałem koszyczek. W sumie to był mój bo prawie ostatni koszyczek, mam jeszcze jeden, ale już nie miałem tych gotowych skrętek, a już mi się tego nie chciało z tym bawić. Rania już praktycznie zrobiło się bardzo słabe, sporadyczne. No i chciałbym ogólnie podsumować ten mój dzisiejszy wypad. Myślę, że bo może jakichś większych ryb nie było, jakieś takie leszczyki na początku, to było w sumie największe, co zapałem na dzisiaj. Ale było fajnie, była zabawa, było właśnie to, po co jeździ się na ryby, czyli ta ciągłość tych brań.
Jeżeli Ci się podobało, to zostaw subika, komentarz, łapkę w górę. Ja osobiście pozdrawiam i do następnego zobaczenia. Cześć!